Sprawców szuka policja. Cios w historię miasta Bielsko-Biała. Prawie 70 nagrobków zdewastowanych na cmentarzu żydowskim. Blisko 70 nagrobków zostało w sobotę zdewastowanych na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej. Niektóre tablice zostały przewrócone, inne rozbite lub potłuczone. Sprawców dewastacji szuka bielska policja. Dzisiejszy dzień to nie tylko niedopuszczalna profanacja miejsca, ale też cios w historię miasta oraz wszystkie osoby, które angażują się w ratowanie cmentarza, skomentowała na Facebooku gmina wyznaniowa żydowska w Bielsku-Białej, do której należy wpisany na listę zabytków cmentarz. Nie spoczniemy w dalszych działaniach mających na celu ratowanie i pielęgnowanie historii oraz nauki tolerancji, zrozumienia i wielokulturowości. Nie pozwolimy, aby najpiękniejsze wartości, które naszym wspólnym przodkom pomagały stworzyć to piękne miasto, zostały zatracone, oświadczyli przedstawiciele gminy żydowskiej. Jak wynika ze sporządzonej przez policję dokumentacji, zniszczonych zostało 67 nagrobków. Policja wszczęła postępowanie zmierzające do ustalenia sprawców dewastacji. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem naruszenia artykułu 262 kodeksu karnego, czyli zbezczeszczenia miejsca spoczynku zmarłych. Jedyna taka nekropolia w Polsce, bielski cmentarz żydowski, założony został na terenie Aleksandrowic, obecnej dzielnicy miasta, w oparciu o zezwolenie uzyskane w 1849 rok. Następnie został powiększony o K. 1880 rok. Wówczas wzniesiony został dom przedpogrzebowy. Na Kierkucie spoczywa wielu wybitnych mieszkańców miasta, m.in. profesor Michael Berkowitz, sekretarz Teodora Herzla, twórcy syjonizmu, Salomon Pollack, honorowy obywatel miasta, a także Karol Korn, budowniczy wielu spośród najpiękniejszych budynków w mieście. To jedyna żydowska nekropolia w Polsce, na której pochowani zostali czterej muzułmanie, żołnierze, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Znajdujący się przy cmentarzu zabytkowy dom przedpogrzebowy zdobią polichromię, będące perłą architektoniczną. W ostatnich latach dom wielokrotnie wykorzystywany był jako miejsce wydarzeń kulturalnych. Odbywają się w nim spektakle, m.in. Mickiewiczowskich, Dziadów, wystawianych 31 października. Cmentarz jest także udostępniany zwiedzającym. Pierwsze wzmianki o Żydach w Bielsku pochodzą z XVI w. Jednak pierwszy ślad osadnictwa pochodzi z połowy XVII w. Kiedy to wymienia się Żyda, który pełnił funkcję poborcy myta i pańskiego arendarza. W przededniu II wojny światowej społeczność żydowska stanowiła prawie 20%, liczącej 25 tysięcy ludności miasta. W Białej pierwsi Żydzi pojawili się pod koniec XVII w. W 1939 rok. Obywatelami miasta było blisko 4 tysięcy Żydów, czyli około 13% mieszkańców.